Getin Bank od końca września 2022 roku jest w stanie przymusowej restrukturyzacji. Tymczasem poważne kłopoty finansowe ma kolejny bank z dużym portfelem kredytów frankowych. Chodzi o Bank Millennium, który w trzecim kwartale 2022 roku osiągnął bezprecedensową stratę rzędu ponad miliarda złotych i w efekcie nie wypełnia wymogów kapitałowych nadzoru bankowego, wobec czego został objęty programem naprawczym. Od początku roku strata banku wynosi już 1,264 mld złotych, wobec czego Komisja Nadzoru Finansowego nakazała bankowi wdrożenie planu naprawy. I co radzą prawnicy frankowiczom? Kredytobiorcom frankowym z Banku Millennium rekomendowane jest jak najszybsze złożenie do sądu pozwów wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczeń w postaci wstrzymania spłaty rat na czas trwania procesu. Na razie jest zbyt wcześnie na spekulacje na temat potencjalnej upadłości Banku Millennium, ale kolejna olbrzymia strata może bacznym obserwatorom dać do myślenia.